jesteśmy właśnie na śniadaniu w naszym nowym hotelu Maverick. Maverick Rachada, chyba się nazywa, tak? Mhm, dokładnie. Jest tutaj bufet, można sobie ponakładać różne jakie się rzeczy chce. Nie jest jakiś ogromny bufet. Ale są fajne rzeczy. Tylko 4 bemary, jeszcze kilka jakichś dodatkowych rzeczy. Ale mamy tak, na przykład tutaj makaron smażony z orzechami, jak to się nazywało? Monkey ears. Grzyby, uszy, małpy tak się chyba nazywają. Jakieś warzywka, jakieś sosy, jakieś warzywka, jest ryż, jest jajko smażone, jest szynka, jest kurczaka, są parówki, jest, to jest chyba Morning Glory albo coś podobnego, jakaś inna zieleninka smażona fajnie z, tutaj jest, o, mięso wieprzowe chyba, mielone, w sosie ostrygowym, jest rosołek, Kasia jadła tą, ryżankę. Niestety kawa jest tylko z rozpuszczalna. Sok jest niepijalnie, strasznie słodki, ale jedzenie może być. Nie ma co narzekać. Te rzeczy są całkiem w porządku. Nie ma za dużo, właśnie bardzo dobrze. Kilka rzeczy wystarczy. I mieszkamy tutaj w Maverick Rachada Hotel. Taki hotelik. W trochę bocznej uliczce. Jest kilometr do metra. Ale tutaj, o, tak jak tutaj właśnie stoi, jest darmowy tuk-tuk, wystarczy poprosić i zawiezie nas na metro, ale nie chcemy na razie takiego serwisu, bo dzisiaj idziemy się po prostu przejść po okolicy, zobaczyć co, jak tutaj w ogóle wygląda. Zobaczyć co jest dookoła nas. Jak tu ładnie. 7-Eleven mamy. O, dokładnie, mamy blisko 7-Eleven. Taka troszeczkę boczniejsza uliczka. Jest całkiem, no, stosunkowo spokojnie. W Bangkoku jest ogromny wybór hoteli. O, tu jeszcze wam pokażę. Jest, mamy jakiś food court, znaczy fajny food court, taka jakaś knajpeczka. A, knajpeczki tutaj są. Jest sporo tych knajpeczek, znaczy sporo, no kilka. Więc jakby co to jest, gdzie zjeść. Ale wracając do hoteli, to w Bangkoku jest po prostu mnóstwo, kilka tysięcy hoteli. Ale jak chce się coś znaleźć i ma się jakiekolwiek wymagania, to kurczę, nie jest łatwo znaleźć. Bo mamy, powiedzmy, ustalony budżet, najlepiej zmieścić się w 100 zł za noc. Ja chcę mieć pokój, żeby było biurko lub co najmniej gdzieś, żeby było usiąść. I to jest sporo ograniczenie, bo gdyby nie biurko, to w sumie było całkiem sporo fajnych hotelików, ładnie wyglądających, nawet takich lepszych, trzygwiazdkowych, no ale kurczę, nie mają biurka. Ani żadnego stolika, ani nic, albo jakiś zydelek, taburecik. Ewentualnie najczęściej nie ma właśnie biurka, tylko jest taka toaletka z takim zydelkiem do siedzenia. No w sumie teraz w środku też mam tylko taki taburecik, ale jest chociaż wygodny, bo jest z poduszką, wygodnie się siedzi, całkiem nie jest najgorzej. Prawie biurko mam. To był taki po prostu kompromis. A no, tak właśnie jak wam mówię, to naprawdę ciężko jest znaleźć. No chyba, że zwiększymy budżet do co najmniej 150, albo najlepiej do 200. Koło 200 już można wtedy bardzo fajnie znaleźć. A pomijając te nasze warunki, żeby było biurko, to można spokojnie nawet całkiem jakieś fajne hoteliki znaleźć, nie wiem, za 50, 60, 70 zł, naprawdę fajnie wyglądające. No ale niestety biurko 95% miejsc odrzuca. Nie, dziwne to bardzo. I ostatnim razem, teraz właśnie szukałem, nie wiem, chyba z godzinę nawet, nie wiem czy nie ze 2 godziny hotelu, przeglądałem wszystkie możliwe. A no jeszcze dosyć istotna jest lokalizacja, bo chcieliśmy, żeby nie było za daleko od jakiejś cywilizacji, od jakichś jedzeń, od jakichś fajnych miejsc, od metra. Więc szukałem tutaj właśnie w okolicach Rachada, jak to się nazywa? Sutisan. Mieszkamy koło metra Sutisan. Szukałem też jeszcze w okolicach Siloam, nie chcemy Kaosan, ewentualnie szukałem też w okolicach Lat Prao, tam co znamy okolice,
ale kurczę, naprawdę albo jakiś hotel bardzo kiepski, albo kiepskie opinie, albo nie ma biurka, albo drogi. I naprawdę to już był zrezygnowany, w końcu wziąłem ten Maverick, no ale okazało się całkiem w porządku. Płacimy tutaj zaraz ile? 760 batów, czyli to jest jakieś niecałe 100 zł, chyba 90 czy 95 zł chyba wychodzi. Ze śniadaniem, z bufetem, dzisiaj byliśmy rano na bufecie. No taki skromny jest, ale da się zjeść. Nie jest najgorszy. Jak idziemy, teraz nie wiem, przyszliśmy z 300 metrów, już trzeci czy czwarty 7-Eleven. Naprawdę 7-Eleven są na każdym kroku i bardzo fajnie. Można sobie coś wstąpić, kupić, jeść, jakieś przekąski, napić się. I też 7-Eleven jest bardzo, bardzo fajną opcją, tanią i dobrą na kawę. 7-Eleven chyba w każdym, albo prawie w każdym, mają kawę, świeżą kawę z ekspresu. Jest stosunkowo tania. Chyba wychodzi po 20 czy po 25 batów. 25 batów jedna kawa wychodzi. Gorąca. Chyba jakoś taniej wychodzi, jak się kupuje dwie. To jest jakaś zniżka. Jedna chyba wychodzi trochę drożej. Ale mają naprawdę bardzo dobrą kawę. Bo tak to często są jakieś takie też lokalne kawiarenki. Można czasami trafić za podobną cenę. Ale najczęściej jakieś w restauracjach coś, to kawa jest po 50 batów. Po co przepłacać, jak naprawdę w 7-Eleven jest bardzo fajna kawa. Jedyny problem tutaj przechodzić przez ulicę. Czasami. Ale bardzo fajna jest tej okolica, jest taka bardzo lokalna. W naszym hotelu na śniadaniu widzieliśmy dwie pary chyba białych turystów zagranicznych. A tak to albo Tajowie, chyba Chińczycy też byli, tak, na pewno byli Chińczycy. Mam nadzieję, że nie z Wuhan. Doszliśmy właśnie do marketu Huai Quang Market. A Kasia już coś... Kasia wypatrzyła Longana. Jak to się nazywa? Longan? Longan. Jak ta jest cena? 50 to dobra cena? A Kasia uwielbia Longana. O, a te jeszcze kiedyś jedliśmy. To są te. Salak. Też taki był taki śmieszny. Wężowy owoc. W Indonezji go jedliśmy, też całkiem dobry. Znaczy bardzo specyficzny. Różne ceny bananów, ale to jest za całą kiść. To jest po prostu duża kiść. A nie, wszystkie takie chyba same. Ale chyba pewnie różnią się jakimś rodzajem te banany, bo tutaj są i za 40, za 35 batów. Jabłka są stosunkowo tanie. Ale w Bismarcku są. Ale też mają sporo rodzajów jabłek. I smoczy owoc. I pomarańcze, i papaje, i tu takie pomarańcze mandarynki. A tamto, co to jest? Melon chyba? Mhm. Melon, a tutaj jeszcze melon, winter melon chyba. Ananasy. No to jest mnóstwo różnych owoców. To jest trzcina cukrowa, można sobie ją kupić i sobie ją rzuć. To ciekawe, co to jest, czy to są jakieś soki? Pewnie soki. Tutaj całe zestawy, to jest owoc chlebowca. Tutaj można sobie takie całe zestawy owocowe kupić fajne. Mango. Mango, tutaj też jakieś sałatki już gotowe, owocowe. Tutaj z mlekiem kokosowym. A to co to jest? Co to był za owoc? O, tutaj jest na przykład, jak to się nazywa? Tamaryndowiec. Tamaryndowiec, znowu longan. Zielone mango, różne rodzaje mango. Winogrona. Różane jabłko. Różne rodzaje jabłek. Różne rodzaje owoców. Bardzo fajnie.
A tutaj świeże rybki. Sałatka? Sprzedajesz? A, tutaj kotek jest. Rybki sprzedajesz? Mam. Lubisz rybki? A to są takie przyzdobienia do świątyń, czy do kapliczek. O, i są też te. Jaśmin. Mhm. Chcesz jaśmin? A te kwiatki to są... Orchidee. A, orchidee. Bardzo tanie. To najprawdopodobniej taki, taka kiść. Po 10, 15, 20 batów kosztują takie kiście. Ale fajny ten market, taki mega lokalny. Świetnie tutaj. O, tutaj też kocioł. O, i tutaj jeszcze zakręca bazar. Można wejść do jego środka. O, perfumy można kupić po 100 batów. Chcesz jakieś? A tu pani ma... Co to są, jajka? Tak, jajka chyba, żółtka. Mnóstwo ryb, suszone ryby. Tutaj całe mnóstwo sumów. A, i żaby są. Do jedzenia naprawdę tutaj prawdopodobniej. No, tutaj można dostać oczopląsu. Ile rzeczy do kupienia. Ile warzyw. Ile rodzaje cukrów. A, co to jest? Czosnek? Pewnie olej z czosnkiem. Olej z czosnkiem, ale fajne. To są właśnie lokalne. Mhm. Mamy zwykły cukier, cukier brązowy. O, pasta krewetkowa. Muszę taką kupić tacie. Koniecznie. O. Nie, to jakaś rybna chyba. Produkt of Thai. Shrimp past. Shrimp. Jest po angielsku nawet napisane. Trzymaj. Generalnie to wygląda... Fajne, lokalne pasty. Mhm. To strasznie śmierdzi. Tutaj różne pasty chili, jakieś curry i tak dalej. Ale świetne to jest. Genialne. Taki tutaj wybór przypraw. I różne... O, ile znaczy rodzajów czosnków. I taki czosnek. To są chyba prawdopodobnie albo grzyby. Tak, to są grzyby. Suszone krewetki, różne orzeszki i różne sosy. Jajka. No po prostu świetny ten bazar. Dawno nie byliśmy na takim prawdziwym bazarze. Co tutaj jest? O kurczę, jakie fajne. I ogóraski, i bakłażanki takie malutkie. Wow. No takie tutaj jakieś różne warzywa pierwszy raz w życiu widzimy, mimo że już trochę widzieliśmy, to takie rzeczy pierwszy raz widzimy. I galanga. A tutaj cały wielki zestaw różnych ryży. Ryże tutaj. A często właśnie w Tajlandii w ten sposób prezentują kurczaki. Jeszcze tutaj z zarodkiem jajecznym, taki rozćwiartowany. I tutaj świeże mięsko, jakieś schabiki, boczki. I można sobie wybierać. A tutaj są niefajne wynalazki. Tutaj są na przykład marynowane takie kiszone kraby. Tutaj nawet nie wiem, co to jest. To wszystko śmierdzi. O kurde, i tutaj to wszystko tak zalatuje. A zobaczcie tutaj, świeży pieprz zielony. To jest po prostu coś genialnego. Świeży pieprz. I grzybki, te takie fajne, cieniutkie grzybeczki, oni też je uwielbiają. Takie ogromne kwiaty bananowce, one są bardzo dobre, dodawane często do jakichś sałatek czy do mięs, do jakichś dań, po 20 batów. Śmiesznie tanie. Chili za 40 batów, ale to są ceny. Spring onion.
Kasia już tutaj myśli, jakby tutaj, jakbyśmy tutaj mieszkali, wynajmowali mieszkanie. Ale gołąb sobie tutaj znalazł miejscówkę. A ty mówisz, że jakbyśmy już tutaj mieszkali, to tutaj super miejsce. Dawno takiego bazaru nie widzieliśmy. Znaczy nie trafiliśmy po prostu z takim bogatym po prostu wyborem warzyw. Wszystko jest i po prostu ceny są śmiesznie małe, niskie, bardzo fajne. No tutaj to po prostu raj. Mieć kuchnię, właśnie wynajmować jakieś mieszkanko, mieć kuchnię, to można tutaj po prostu kupić sobie szaleństwo, kupić sobie wszystko, co się chce. Tyle rodzajów ryżu, niesamowite. Właśnie wypatrzyłem coś, na co jestem, po prostu mam hopla, pizza. Ale nie jestem na razie głodny. To jest coconut milk, ale niestety taki z proszku i chyba pani jeszcze dodała cukru, no ale sprawdzimy jak to smakuje. Jest kokosowe, ale bardzo słodkie. Chyba z takiego proszku, tak jak ty kupiłaś, takie mleczko kokosowe. Do owsianki, Mleczko kokosowe w proszku, bardzo fajne to, co ty kupiłaś. Nie jest wcale słodkie, a to jest chyba pani dodała jeszcze ekstra cukru. Ale jest kokosowe. Zbudzamy tutaj naprawdę niezłe zainteresowanie, bo tutaj pewnie dawno nie widzieli białego, bardzo rzadko tutaj widzą. Jesteśmy atrakcją, fajnie. A myślałem, że tutaj Kasia idzie oglądać kolejnego ptaszka, a tutaj jest wiewiórka. No mają tutaj, już prawie każdy ma jakiegoś ptaszka, a tutaj pani akurat ma wiewiórkę. O, a tutaj ptaszki. Doszliśmy właśnie do centrum handlowego Big C. Tu jest parking. Oczywiście na parkingu jest cała sekcja ze skuterami, mnóstwo skuterów. Między innymi dlatego przyszliśmy tutaj do centrum handlowego, ponieważ tu jest klimatyzacja, jest chłodno. Można trochę odpocząć od upału. I kolejne bazary. No Tajlandia to są bazary, markety, bazary. A tu już jest główna ulica, Ratchada Pisek. Już jesteśmy przy głównej ulicy. Przeszliśmy po prostu przez centrum handlowe i wyszliśmy na główną ulicę. Ale fajne. I kolejne centrum handlowe, jak ono się nazywa, nie wiem nawet jak się nazywa. Ale dosłownie za tym centrum handlowym jest Ratchada Train Market, na którym byliśmy kilka tygodni temu, miesiąc temu. Więc mieszkamy tutaj dosłownie spacerem 15-20 minut do Ratchada Train Market tam. Ale nie wybieramy się już na ten market, raz byliśmy i nam wystarczy. Jest mega, totalnie przeturystyczny. Tylko i wyłącznie dla turystów. Taki bardzo, bardzo komercyjny. Ceny raz 5. Ceny są tam co najmniej podwójne, jak nie potrójne. I co też najgorsze, przyjeżdżają tam po prostu autokarami z wożą Chińczyków. To jest najpopularniejszy market wśród Chińczyków. Po prostu całe takie chmary wycieczek. Raz jak my właśnie chyba wchodziliśmy czy wychodziliśmy, to była cała taka wycieczka, zbierała się przed wejściem. To po prostu aż ciężko było ich ominąć i takie chorągiewki. Więc no nie wiem, czy bym polecił Ratchada Train Market. Nie, ja nie polecam. My właśnie poszliśmy, bo gdzieś przeczytałem, gdzieś ktoś nam polecił i się strasznie napaliłem na ten Ratchada Train Market, że to największy, najfajniejszy market nocny, bo to jest nocny market w Bangkoku, ale zawiedliśmy się. Straszna właśnie taka komercja.